Cześć, z tej strony Gustaw, a Ty oglądasz praktyczną stronę motoryzacji, a to bohater dzisiejszego filmu. Mazda CX-5 drugiej generacji, produkowana od 2016 roku. Ten konkretny egzemplarz został wyprodukowany w roku 2017. A samochód ten mierzy 4,5 metra długości, 1,80 m szerokości i 1,70 m wysokości. Ten konkretny samochód jest jedną z cięższych wersji, a pojazd ten waży 1515 kg. A na sam początek już ciekawostka. Samochód ten posiada dostęp bezkluczykowy. No i zobaczcie. Otwieram drzwi kierowcy, zamykam drzwi kierowcy, coś zrobiłem, dobra. Idę na drugą stronę. Przechodzę na drugą stronę i samochód jest już zamknięty. No dobra, otwieram go. Idę z powrotem. O, tym razem nie zdążył się zamknąć. Natomiast zdarza mu się, że w tym czasie zdąży się zamknąć, bo jesteśmy po prostu za daleko od czujnika, który ma bardzo mały zasięg. No i proszę bardzo, znowu się zamknął. Ktoś mógłby powiedzieć, że nie jest to wada, ale powiem Wam szczerze, gdy pakowałem się do tego samochodu, kręciłem się wokół, ustawiałem kamery i tak dalej, to ten samochód co chwilę się zamykał. I właściciel powiedział mi, że gdy on się pakuje na jakiś wyjazd, to też jest bardzo irytujące. No cóż, ten samochód tak po prostu ma. Samochód ten zawsze posiadał napęd na przednią oś, dostępny był także napęd na wszystkie koła. A silniki? Podstawowe 2.0, benzyna, 4-cylindrowa, potem 2.2, diesel oraz topowe 2.5, benzyna. A w tym konkretnym samochodzie znajduje się silnik 2.5, 192 konie, 256 Nm maksymalnego momentu obrotowego, sześciobiegowa automatyczna przekładnia oraz napęd AWD na wszystkie koła. Napęd na przednie koła jest stały, tył może być dołączony, a kierowca nie ma na to żadnego wpływu. Jedyne co możemy zrobić, to wyłączyć trakcję. Wszystko inne dzieje się absolutnie automatycznie. Czas rozpędzania od 0 do 100 km na godzinę około 9 sekund. Prędkość maksymalna 225 km na godzinę. Co to było? Najmocniejsza dostępna jednostka napędowa, napęd na wszystkie koła, sześciobiegowy automat i najbogatsza wersja wyposażenia. Ten samochód, jak był nowy w 2017 roku, kosztował około 200 tysięcy złotych. Pora zatem zajrzeć do środka. Drzwi otwierają się szeroko. A jak siedzi się na fotelu kierowcy? Wygodnie. Aktualnie siedzę na całkowicie obniżonym siedzisku fotela. Oto całkowicie uniesione siedzisko fotela. Najbliżej kierownicy, jak dałem radę się przysunąć. I najdalej od kierownicy, jak to tylko możliwe. Jak widać, zakres regulacji jest spory. Sama kierownica regulowana jest ręcznie, w dwóch płaszczyznach, w dużym zakresie. Same fotele są skórzane, dosyć miękkie, z niewielkim trzymaniem bocznym, raczej nastawione na komfort. Mi osobiście siedzi się w nich wygodnie. Mają pamięć, są elektrycznie ustawiane. Elektrycznie ustawiany jest także odcinek lędźwiowy. Mam wystarczającą ilość miejsca na moje nogi. Do mojej dyspozycji mam podpórkę pod lewą stopę, a pedały rozmieszczone są wystarczająco szeroko, by nawet w zimowym obuwiu bezproblemowo je obsługiwać. Maksymalnie podniesiona kierownica także nie zawadza mi nigdzie o nogi. Ja, mając 185 cm wzrostu, gdy znalazłem wygodną pozycję za kierownicą, a siedzę na całkowicie obniżonym siedzisku fotela, nad głową mam całkiem sporo wolnej przestrzeni, a nie należy zapominać o fakcie, że samochód ten został wyposażony w szyberdach. Oczywiście otwierany. Chociaż pogoda dzisiaj do tego nie zachęca. Jeżeli mówimy o Mazdzie z 2017 roku, w wypadku tego konkretnego auta łatwiej wymienić to, czego nie ma na wyposażeniu, niż to, co jest. Jest to tak bogata wersja. Elektryczne szyby i lusterka, oczywiście lusterka mogą być także automatycznie składane. Czujniki parkowania, elektrycznie otwierana klapa bagażnika, asystent pasa ruchu, system start-stop. Aktywny tempomat, wielofunkcyjna kierownica, oczywiście kierownica jest także skórzana. Automatyczne światła, automatyczne wycieraczki. Podgrzewana kierownica oraz podgrzewane fotele przednie. Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa. Dostęp bezkluczykowy,
sześciobiegowa automatyczna przekładnia, system multimedialny. Obsługa tego systemu jest dosyć prosta, mamy kilka predefiniowanych przycisków oraz takie pokrętło, które także możemy nacisnąć. Samochód ten także został wyposażony w opcjonalne nagłośnienie Bose. A sam system to to, co doskonale znamy z innych Mazd. No nie jest on zbyt nowoczesny, natomiast jest dosyć prosty w obsłudze. No, działa także wystarczająco szybko. Pojazd ten także jest wyposażony w kamerę cofania oraz czujniki z przodu i z tyłu. Jak na 2017 rok, jakość tego obrazu z kamery całkiem przeciętna. Oczywiście mamy także head-up display. Zegary są częściowo cyfrowe, częściowo analogowe, bardzo czytelne. Obrotomierz, wskazanie na jakim biegu się znajdujemy, prędkościomierz oraz komputer pokładowy. Na górze średnie zużycie, na dole ilość pozostałego paliwa. Oraz tutaj możemy bardzo dużo ustawiać różnych rzeczy zgodnie z naszymi preferencjami. Pojazd ten ma bogate wyposażenie, natomiast mi podoba się fakt, że obsługa wszystkiego jest prosta. Jeżeli jeździliśmy jakąkolwiek Mazdą po 2012 roku, istnieje duża szansa, że bardzo szybko odnajdziemy się w tym wnętrzu i nie będziemy mieli problemów z obsługą. Pora zatem przyjrzeć się materiałom. Górna część drzwi, no dosyć miękka. To nie jestem pewien, czy jest prawdziwe drewno. Listwa tutaj, no dosyć twardo, tutaj miękko. Tu, no powiem szczerze, jak na podłokietnik, dosyć twardo. A to chyba nie jest prawdziwa skóra, bo brzmi bardzo plastikowo. No tutaj zdecydowanie plastik w tym miejscu. No taki przeciętny materiał. Daszek. Trochę miękki. Idziemy dalej. Tutaj dosyć miękko. Ekran. No trochę się kolebie, ale nie bardzo. Tu wszystko dobrze spasowane, tu dobrze spasowane. To, co mi się podoba, to fakt, że tutaj, gdzie często opieramy nogę, jest miększy materiał, nie jest twardy plastik. W dłuższej trasie nasze kolana za to podziękują. Pora zatem na kolejny stały punkt programu. Schowki i schoweczki. W drzwiach spora wnęka, bezproblemowo mieści się tutaj nasz kubeczek. Raczej 1,5-litrowa butelka wody się tutaj nie zmieści. Obok jeszcze trochę różnych szpargałów włożymy. Przed dźwignią automatycznej przekładni niewielki schoweczek oraz gniazdo 12-woltowe. A w tym miejscu mamy dwa uchwyty na kubki i tutaj spore zaskoczenie. Nasz kubeczek bardzo dobrze się tutaj mieści, ale no niestety prawie na pewno coś się z niego wyleje, gdyż te elementy nie trzymają go zbyt dobrze i cały się buja. Następnie mamy taki nieregulowany podłokietnik. Owszem, miękki i skórzany, ale powiem szczerze, gdy ja trzymam ręce na kierownicy, ten podłokietnik jest dla mnie po prostu za daleko. Co najwyżej pasażer może go używać. A pod spodem przepastny wręcz schowek. Bezproblemowo mieści się nasz kubeczek. Zmieści się także całe mnóstwo innych szpargałów, a także w tym miejscu mamy gniazdo 12-woltowe, dwa gniazda USB typu A oraz gniazdo na kartę SD. A przed pasażerem wolno otwierający się schowek, który wykończony jest przyjemnym, miękkim materiałem. Jest on także bardzo pojemny. Na miejsce pracy kierowcy nie mogę narzekać. Pora zatem przejść na fotel pasażera. Na pierwszy rzut oka fotel pasażera jest dokładnie taki sam jak fotel kierowcy, ale po pierwsze nie posiada on pamięci, po drugie nie posiada elektrycznej regulacji odcinka lędźwiowego. Po trzecie, mimo że tak samo jak fotel kierowcy jest elektrycznie ustawiany, mam bardzo mocne wrażenie, że na całkowicie obniżonym siedzisku siedzę wyżej niż na fotelu kierowcy i miejsca na głowę nie mam już tak dużo. Mimo to jest tutaj wygodnie. Pora zatem sprawdzić, czy po otwarciu schowek uderza mi o kolana. Fotel pasażera ustawiłem tak, by siedzieć w równej odległości od konsoli, co w wypadku fotela kierowcy. Ale buduje napięcie. No, delikatnie ten schowek dotyka moich nóg, ale bezproblemowo można się do jego zawartości dostać. Mamy do czynienia z 4,5-metrowym SUV-em, więc najwyższa pora sprawdzić, jak wygodnie jest na tylnej kanapie. Drzwi otwierają się
Wow, bardzo szeroko, praktycznie pod kątem 90 stopni. Rodzice wkładający swoje pociechy w fotelikach zdecydowanie to polubią. A ile jest miejsca w środku? Wystarczająco. Fotel z przodu oczywiście ustawiony dla mnie. Nad głową jeszcze kilka centymetrów wolnej przestrzeni, a przypominam, że mam 185 cm wzrostu. Kolanami jeszcze nie dotykam do fotela przed sobą, a stopy nawet w zimowym obuwiu bezproblemowo mieszczą się. Mogę je także wsunąć pod całkowicie obniżony fotel kierowcy. Cztery wysokie dorosłe osoby będą mogły w tym samochodzie podróżować wygodnie. Dlaczego cztery, a nie pięć? Po pierwsze, jak widać, ta konsola centralna z dwoma nawiewami dosyć mocno wystaje, zdecydowanie bardziej niż fotel kierowcy. A po drugie, tunel centralny jest dosyć zauważalny. A jakie udogodnienia mamy do swojej dyspozycji siedząc z tyłu? W drzwiach niewielkie wnęki. Nasz kubeczek się tutaj mieści, ale niewiele ponadto tutaj wejdzie. Przed nami duże gazetowniki. Centralnie mamy do swojej dyspozycji miękki, skórzany podłokietnik. Tutaj znajdują się dwa uchwyty na kubki i muszę Wam powiedzieć, że w tych uchwytach z tyłu mój kubeczek stoi dużo stabilniej niż z przodu. Mamy tutaj także schoweczek. W tym miejscu dwa gniazda USB typu A, a jakby tego wszystkiego było mało, zewnętrzne siedziska tej kanapy są podgrzewane. Naturalnie zewnętrzne siedziska także wyposażone są w złącza ISOFIX. Pora zatem sprawdzić, jak wygląda przestrzeń ładunkowa tego samochodu. Pojazd ten posiada elektrycznie otwieraną klapę, którą możemy otworzyć pilotem, przyciskiem na klapie lub z przycisku przy fotelu kierowcy. No i nie powiem, rozczarowanie, mam 185 cm wzrostu i jak widać, bardzo łatwo mógłbym uszkodzić się, sięgając po jakieś rzeczy do środka. Ta klapa powinna zdecydowanie wyżej się otwierać. To, co mi się w Mazdach podoba, mamy taką zasłonkę po to, żeby nie wiało pasażerom z tyłu na głowę, a tutaj jest siateczka, która pozwala nam utrzymać kontakt wzrokowy, chociażby z dziećmi siedzącymi z tyłu. Przestrzeń ładunkowa 505 litrów. I od razu zwrócę uwagę na jedną rzecz. Zobaczcie, tutaj jest taki uchwyt, tu można zamocować gaśnicę, ale ani po lewej, ani po prawej stronie, tutaj mamy gniazdo 12-woltowe, nie ma chociażby jednego najmniejszego haczyka na zakupy. Same oparcie kanapy jest bardzo sprytnie dzielone. Mamy prawe siedzisko, lewe siedzisko i oddzielnie część środkową. I każda ta część ma osobne cięgno do składania. Prawa część, a tutaj sprytnie tak podwójnie. Środkowa część i lewa część. No, idzie trochę wolniej, bo pas blokuje. A jakie są wymiary tej zasadniczej przestrzeni ładunkowej? 90 cm na głębokość, 105 cm na szerokość między nadkolami oraz 50 cm do rolety. A za kierowcą mierzącym 185 cm wzrostu najdłuższe przedmioty, jakie uda nam się przewieźć, będą miały 170 cm. I jak na 4,5-metrowy samochód, całkiem przeciętny wynik. Natomiast podoba mi się to, że po złożeniu foteli nie ma tutaj żadnego progu. Do swojej dyspozycji mamy taki niewielki schowek. Tutaj mieści się głośnik niskotonowy od systemu nagłośnieniowego Bose. Jakieś drobiazgi tutaj wejdą. Trochę szpargałów uda się tutaj zmieścić. Pora zatem sprawdzić, jak ten samochód jeździ. Zatem jedziemy. Dziury. Czuć, że jest to Mazda, która ma w swoich genach trochę sportowych cech, no bo na przykład Skoda przez tą dziurę przejechałaby dużo wygodniej, dużo bardziej bujając się, a w tym samochodzie czuć, że jest on dużo bardziej zwarty, taki sztywny. I pierwsze moje wrażenie także jest takie, że ten samochód bardzo ładnie ukrywa to, że no, jest samochodem podniesionym, SUV-em, ma wyżej środek ciężkości, ale podczas wjeżdżania w różne dziury i nierówności nie buja się tak bardzo,
nadwozie tak mocno się nie przechyla, jakbyśmy mogli się tego spodziewać w tego typu samochodzie. No, czuć tą sporą sztywność nadwozia. Uhuhu. No ale jest to zdecydowanie SUV, który ma przede wszystkim przedni napęd i dołączany tył. Ten samochód potrafi wypłużyć przodem. Nie jest to aż tak sportowy samochód, czy usportowiony SUV, jak mogłoby się wydawać. Nie mam też większych zastrzeżeń do tego, z jaką głośnością pracuje to zawieszenie. Słyszymy, że najechaliśmy na dziurę albo jakąś inną nierówność, ale to zawieszenie nie pracuje głośno. Podłoga jest wystarczająco dobrze wyciszona. Jeżeli przyzwyczaiłeś się do bardzo szybkiej dwusprzęgłowej skrzyni automatycznej, ta skrzynia automatyczna, która jest w tej Mazdzie, będzie wydawać Ci się wolna. Mi osobiście takie działanie tej skrzyni nie przeszkadza, natomiast można powiedzieć, że działanie tego automatu jest dosyć amerykańskie. Oczywiście jedziemy tutaj bardzo komfortowo, biegi zmieniają się delikatnie, ale nie powiedziałbym, że jest to w europejskim stylu skrzynia automatyczna. Bardziej przypomina mi tą z na przykład nowoczesnego Chryslera Town & Country. Nie powiedziałbym, że ten samochód ma prawie 200 koni. I myślę, że wynika to z tego, że ta moc i moment obrotowy dostępne są bardzo wysoko. A codziennie jeżdżąc, nie śpiesząc się, raczej rzadko kiedy przekraczamy 4000 obrotów, więc subiektywne wrażenie jest takie, jakby ten samochód miał około 150 koni, jeżeli nie wciskamy gazu aż do podłogi. Podczas jazdy w mieście muszę także pochwalić widoczność we wszystkich kierunkach. Przednia szyba jest duża, tylna szyba jest duża, lusterka także są spore. Mamy czujniki z przodu i z tyłu oraz kamerę. Mimo tego, że nie jest to mały samochód, raczej poruszanie się w mieście nie będzie nam sprawiać problemów. A jeżeli mówimy o głośności, to mam wrażenie, że jak na samochód, który w 2017 roku kosztował 200 tysięcy złotych, to nie jest tu bardzo cicho, ale należy to sprawdzić. 60 km na godzinę, piąty bieg, 1500 obrotów. Komfortowo, wygodnie, a czy cicho? W mieście ten samochód sprawdza się całkiem nieźle. Średnica zawracania 12 metrów. Nic wybitnie dobrego ani złego w samochodzie o tych rozmiarach. Pora na to, bym dokładnie sprawdził, jak ten samochód radzi sobie poza terenem zabudowanym. 50 km na godzinę, gaz w podłogę. Głośny się zrobił. Powiem tak, jest nieźle, aczkolwiek spodziewałbym się po 200 koniach, że będzie trochę lepiej. 90 km na godzinę, szósty bieg, niecałe 2000 obrotów. Jest to wygodna podróż, natomiast jestem zaskoczony tym, jak jest tutaj głośno. W samochodzie tej klasy spodziewałem się, że przy tej prędkości będzie po prostu ciszej. A jak dynamika na trasie? 90 km na godzinę, gaz w podłogę. Całkiem szybka redukcja. Nieźle głośny jest ten samochód, a właściwie ten silnik na wyższych obrotach, a przyspieszenie jak najbardziej akceptowalne. Jeśli podoba Ci się to, co robię, zasubskrybuj ten kanał, zostaw łapkę w górę oraz napisz komentarz. 120 km na godzinę, szósty bieg, 2500 obrotów. Samochód przy tej prędkości prowadzi się precyzyjnie, ale nie jest tutaj bardzo cicho. Na godzinę, szósty bieg, 3000 obrotów. Mimo tego, że samochód ten prowadzi się precyzyjnie, a fotel jest bardzo wygodny, nie uważam, że jest to wygodna podróż. Dlaczego? Jest tu już po prostu trochę za głośno jak na mój gust. Jak zatem podsumuję jazdę tym samochodem? Muszę powiedzieć, że jest to pewne drobne rozczarowanie. Po samochodzie całkiem nie tanim oraz w najbogatszej wersji wyposażenia spodziewałem się, że po pierwsze będzie tu ciszej,
a po drugie, że najmocniejszy silnik oferuje coś więcej. Natomiast jest jedna bardzo ważna rzecz, o której należy wspomnieć. Nie będę Was okłamywał, że robiłem przez niesamowitą ilość kilometrów testy spalania tego samochodu, ale możecie znaleźć w sieci informację, że ten samochód w mieście pali minimum 6 litrów, a w trasie przy 140 będzie to maksymalnie 10. Właściciel tego samochodu jest właścicielem od samego początku. Pojazd ten ma 100 tysięcy kilometrów przebiegu. Jego średnie spalanie wynosi 11,3 litra na 100 kilometrów. Oczywiście przyznał mi się on, że ma dosyć ciężką nogę, ale powiedział mi, że bardzo ciężko jest uzyskać spalanie poniżej 10 litrów w mieście i generalnie ten samochód spala zdecydowanie więcej niż się spodziewał. Z drugiej strony pamiętajmy o tym, że jest to najbogatsza, ale także najcięższa wersja ze względu na swój silnik oraz napęd na wszystkie koła. Mimo wszystko właściciel tego samochodu uważa, że to spalanie powinno być ciut niższe. No i patrząc na to, że ta skrzynia ma 6 przełożeń, ale przy 140 na godzinę mamy już 3000 obrotów, faktycznie może coś w tym być. Odnoszę wrażenie po jeździe tym samochodem i po mojej rozmowie z właścicielem, że samochód ten zadowoli zdecydowanie tych, którzy nie mają zbyt ciężkiej nogi i nie oczekują od tego silnika sportowych osiągów. A jeżeli Ty jesteś właścicielem innego ciekawego samochodu i chciałbyś udostępnić mi go do filmu, pisz na praktyczna strona motoryzacji@gmail.com. Adres także w opisie tego filmu. Nadszedł czas na podsumowanie. I muszę Wam powiedzieć, że w wypadku tego konkretnego samochodu mam problem z jednoznaczną oceną. Z jednej strony mamy bardzo bogate wyposażenie i komfortowe, wygodne wnętrze. Można by zaryzykować stwierdzenie, że jest to pod tym względem samochód niemalże luksusowy, no ale to, jak jest słabo wyciszony i jak głośno jest tutaj w trasie, nie pasuje do eleganckiego samochodu klasy wyższej. Jedno jest pewne. Mazda CX-5 drugiej generacji jest dla osoby, która pokocha ją za ten indywidualny styl. Z tej strony Gustaw, a Ty oglądałeś praktyczną stronę motoryzacji. Cześć!